serdecznie w kolejnym vlogu. Tak, tak, tak. Dzisiaj znowu jedziemy do Białegostoku, a co to oznacza, że zabieramy Was ze sobą. Wiem, że takie codzienne vlogi bardzo lubicie, dlatego tak, zapraszam, jedziemy. Chłopaki już na mnie czekają, mama dzisiaj zostaje z małym Leo, bo my mamy też trochę takich spraw papierkowych do załatwienia, także chodźcie z nami. When I saw you, I would lose control. To będzie vlog złożony, ponieważ mam dla Was troszeczkę materiału, który ostatnio nagrywałam, ale niestety nie byłam taka super i nie dokończyłam tego vloga, także dzisiaj vlog łączony. Krzysztof dzisiaj w nocy poleciał już, także zostaliśmy z Leo, z rodzicami sami. Ja sobie umilam teraz chwilkę, póki jeszcze jestem sama, piję sobie właśnie kawusię i przeglądam książkę Jem to, co kocham i chudnę. Świetna propozycja, mega motywująca, świetne przepisy, naprawdę uwielbiam tego typu książki. Także polecam serdecznie, jeżeli szukacie czegoś takiego, naprawdę fajna. Ja ją kupiłam w Biedronce za cenę 24,99. Uwielbiam zaglądać do Biedronki, bo naprawdę tam są świetne książki. Także o, kawa, książka i czekam na rodziców i na małego Leo i pewnie pojedziemy do babci, bo Leo dawno prababci nie widział, także pojedziecie pewnie z nami. Takie oto folkowe bimberki dla gości w dwóch smakach. Dziewczyny dostały ciemniejsze, panowie jaśniejsze. Podaruję pewnie jeden dla taty, bo ja takich trunków nie pijam. Wesele było super, też troszeczkę Wam na Instastory pokazałam, nie brałam ze sobą aparatu. Wybawiliśmy się, wyszaleliśmy się, także po prostu rewelacja. Kochani, właśnie wycieram swój portfel, bo po prostu na weselu stała się rzecz straszna. Otóż, właśnie go umyłam pod wodą. Otóż, słuchajcie, te bimberki, które Wam pokazywałam, wsadziłam jeszcze jeden do torebki i mi się rozlał bimber w torebce. Słuchajcie, wracaliśmy do domu taksówką. Pan taksówkarz miał taki śmiech ze mnie, bo wszędzie wszystko śmierdziało bimbrem. Zalała mi się mgiełka, kosmetyki i wszystko. Pieniądze się kleiły. Dowód, karta, wszystko. Także wymyłam teraz jeszcze raz perfekcyjnie swój portfel. Przemyłam też pieniążki drobne i wytarłam. Także taka sytuacja. Ok, a teraz szykuje się makijaż dzisiaj, takie kosmetyki idą w użyciu. Uwielbiam ten, słuchajcie, różo bronzer rozświetlacz z The Body Shopu. Coś wspaniałego, także dzisiaj w użyciu takie oto kosmetyki. Siemano, a ty co tutaj robisz? Pikuś? Co ty, pikuś, tutaj robisz? Kochani, dzisiaj na śniadanie nadziewana tortilla i oczywiście standardowo będę piła sobie wodę z miętą, a w tle gotuje się woda na zieloną herbatę. Życzcie mi smacznego. A my mamy znowu kolejny dzień. Słuchajcie, u nas na wsi jest głośno, ponieważ robią chodnik i kładą asfalt. Także się dzieje, się dzieje. Cały czas jeżdżą jakieś koparki i jest dość głośno. Przepiękna pogoda, naprawdę przepiękna pogoda. I tak, ten vlog to będzie naprawdę taki mega, mega łączony vlog. I przepraszam, że siedzę w okularach, ale o tej porze tutaj wszędzie jest po prostu słonko. No i muszę te swoje oczy trochę, że tak powiem, przykryć. Także tak, dzisiaj plany dość luźne. Będziemy jechać do Biedronki na zakupy spożywcze, ale aparatu ze sobą nie będę brała, ponieważ chciałabym, żeby ten vlog już dzisiaj na kanale się pojawił. Także niedługo będę go po prostu musiała już złożyć. Nie wiem, ile tego materiału będzie, ale tak jak mówię, to będzie taki składany vlog, bo ostatnio naprawdę dużo się działo. Krzysiek pojechał i też trochę tych spraw do załatwienia było. Póki co siedzę sobie u rodziców w namiocie, u nas w namiocie. I będę piła kawę. Mama kończy też sadzenie kwiatków, Leo ma drzemkę, także wiecie, chwila wytchnienia, chwila relaksu. Co chciałam powiedzieć, to, że muszę zrobić u Emilki już niedługo paznokcie, bo jak na mnie, to i tak te paznokcie noszę bardzo, bardzo długo, bo w piątek będą 3 tygodnie, a dzisiaj mamy już wtorek, więc
to jest po prostu sztos, jak na moje możliwości. Muszę też iść do Kasi, pokażę wam moje rzęsy, które jeszcze też prawie po 3 tygodniach wyglądają dość dobrze, ale muszę założyć okulary, bo normalnie, wiecie, czasem tak bolą oczy po prostu. Czekajcie, gimiłka. Tak, także do Kasi się wybieram też na brwi i na uzupełnienie rzęs. No i muszę też zadzwonić właśnie do Emilki, żeby te paznokcie mi jakoś troszeczkę ogarnąć. Ostatnio we vlogu z moich urodzin, w ostatnim vlogu, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. Pokazywałam wam się w tej oto pomadce i dostałam miliony, naprawdę miliony pytań, co to za pomadka, skąd, jaki to kolor, więc postanowiłam, że wam powiem. Ostatnio ją uwielbiam, naprawdę. Ona robi całą stylizację, wystarczy zwykła bluzka, minimalny makijaż, pomadka. To jest pomadka z Maybelline. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że dostałam ten personalizowany kuferek z nowościami kosmetycznymi od Maybelline i to jest pomadka 886 Berry Bossy. Tak, proszę bardzo, taka oto. I odcień jest po prostu, no, ekstra. Także, jak możecie zauważyć, taki oto kolorek. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Bo też pytaliście mnie, bo na Instastory, wiecie, czasem udaje mi się coś wam dodać w ciągu dnia. Ile jeszcze zostaje? Zostaje, myślę, około 3 tygodni, może jeszcze coś takiego, zobaczymy. Później wracam do Londynu i już chyba na wakacje, na lipiec, na sierpień nie przyjeżdżamy tutaj. Będziemy się rozkoszować ogródkiem swoim i urokami naszego miasteczka. Także tak to wygląda. Krzysiek pewnie przyjedzie na jakiś weekend i razem wszyscy sobie wrócimy. Także to tyle, co chciałam wam powiedzieć. Dzisiaj taki też vlog będzie dość, myślę, gadany. Ja zabieram się za picie mojej kawy i jeżeli coś jeszcze się dzisiaj wydarzy, to wam pokażę. No i pewnie dziś na kanale ten vlog specjalnie dla was się pojawi. Jeszcze jedno, jeśli chodzi o takie pomadki, to często można sobie nimi zrobić krzywdę, naprawdę, bo są bardzo ciemne, mega napigmentowane i ja zawsze wychodzę za linię, więc muszę też się zaopatrzyć w taką ciemną konturówkę. I tak, mówiłam wam, że jedziemy do Biedronki, więc jeżeli mi się uda, to dziś późnym wieczorem albo jutro też pojawi się na kanale głównym haul z Biedronki, bo wiem, że takie haule lubicie, też lubicie haule z bagażnika, więc jeżeli będziemy robić jakieś zakupy, to myślę, że haul z bagażnika też dla was nagram przy użyciu samochodu mojego tatusia. Chłopaki tam krzyczą, że mają przerwę. Z tego, co zdążyłam zaobserwować, to przerwę zaczynają o 11, a kończą o 11:30. Ale nie o tym. Słuchajcie, mama posadziła niedawno kwiatki i nie było nic. A patrzcie, co dzisiaj dostrzegłam. Piękność. Właśnie wróciliśmy z Biedronki, zakupy jak najbardziej udane, więc jak tylko zjem obiad i trochę się zrelaksuję, bo wstawiałam wam zdjęcie na Insta, że będę czytać książkę i dzisiaj będę wcinać sushi sobie na obiad, także zdjęcie jest na Instastory i na Instagramie. I jak tylko sobie zjem, troszeczkę posiedzę, wypiję herbatkę, no to będę nagrywała haul z Biedronki. Będzie nie tylko spożywczy, będzie miszmasz, bo troszeczkę fajnych rzeczy w Biedrze udało mi się upolować. I tak, przed chwilą też był kurier i patrzcie, co mi zostawił. Hello body! I to jest Coco Glow, czyli peeling kokosowo-kawowy. Bardzo chciałam przetestować. I jeszcze takie oto, proszę bardzo, chyba Coco Slim, coś na celulit, także kurier dzisiaj obdarzył mnie taką paczką. Przyszła też dzisiaj paczuszka z zegarkiem i przyszła też paczuszka z Chin, ale wiecie co, te paczki z Chin tak śmiesznie przychodzą po prostu turami i pani mnie poinformowała, że przyjdzie 8 paczek, ale przyszły na razie 3 albo 4 i też na Bugi Silver ogromny haul z Chin się szykuje, a rzeczy są naprawdę na szósteczkę, także spodziewajcie się też właśnie haulu z Chin za jakiś czas na kanale. Just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Okej, moi drodzy, ja zabieram się za składanie vloga, także do zobaczenia dzisiaj wieczorem. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you are?